jest dobrze w pewnym stopniu. Taki porządek w pokoju jest absolutnie bez sensu. Ale z drugiej strony, jak się rano wstaje, to tak jakoś człowiekowi lepiej. Ładna dzisiaj pogoda, pada. Taki deszczyk, taka burza. Od wczoraj spałem naprawdę długo. A wiadomo, jak się człowiek czuje zaraz po tym, jak wstanie po tak długim spaniu. No ja jestem totalnie taki rozwalony, nie chce mi się. Najchętniej bym leżał, ale dzień i tak trzeba jakoś zacząć. Ale za chwilkę, popatrzę się jeszcze na deszczyk, bo ładnie pada. W Polsce w tym roku była dosyć spora susza. Małopolskę na szczęście to... Na szczęście, bo ja jestem z Małopolski. Dosyć mocno ominęło, ale mimo wszystko słyszałem, że ziemia była bardzo ciężka, żeby kopać ziemniaki. Tak, usłyszałem taką rozmowę. Ten dzień był taki totalnie beznadziejny, głównie ze względu na pogodę, ale... Jadłem kawałek czekolady. Jest na Netflixie taka seria Cudowne wnętrza, co jakoś tak, ale jeden gościu ma zbudowany dom, jakiś reżyser z Hollywood, na styl dyktatorski, rzekłbym. Czyli dużo dyktatorów, Lenin, program był jeszcze. Nieważne, dużo czerwonych gwiazd, propagandowych jakiś pism i w ogóle. Ale jedna rzecz jest, która mnie wyjątkowo zdziwiła. Niekoniecznie powinienem pokazywać w ogóle fragment tego czegoś, ale pokażę wam króciutki. Jak ktoś będzie chciał zobaczyć, to sezon pierwszy, odcinek drugi. To papież Jan Paweł II. Jechaliśmy z Rolandem taksówką, gdy ogłoszono, że zmarł. Uznaliśmy, że będzie fajnie umieścić go pod schodami, czytającego o sobie samym. Rozśmieszyło nas to. Zaskakujące wnętrza to się nazywa. Aż zagrzmiało na zewnątrz. Nie mam pojęcia, co mam myśleć o tym, co właśnie zobaczyłem. No pomysły to ludzie mają różne. Nie skończyłem nawet jednej misji. Potrzebuję przetestować Elgato, czy będzie działać na innym komputerze. I szczerze powiem, że jak ściągam teraz szybę, to się boję po tym strzale, jaki dostałem ostatnio. Boję się. Dobra, nie strzeliło. Może strzelić w każdej chwili. Dobra, zobaczymy, czy będzie działać. Nie zdążyłem, DZ. Pozdrawiam cię od DZ-a. Uwaga, ktoś by chciał wam coś powiedzieć. Czy poznajecie ten głos? Ja chciałam tylko powiedzieć, że bardzo cieplutko wszystkich pozdrawiam i tęsknię za vlogami, w sensie, bo mnie tam nie ma. No i chyba to tyle. No. Grajcie, nie będę musiał muzyki podkładać. Witam was w kolejnym dniu. Wczoraj nic więcej nie nagrałem, bo miałem streama. Dlatego teraz nagrywam z muzyką na żywo. Jedyny taki vlog na polskim internecie. Od rana nagrywamy testy dysków, zrzucamy je z różnych wysokości i ciekawy materiał wychodzi. Teraz potrzebuję jakiejś płytki, żeby nie rozwalić tacie płytek, jakie ma u siebie w piwnicy. Ale uwaga, nie mogę się skupić, jak tak jest muzyka już na żywo. Ładnie to brzmi po prostu. Zastanawiam się teraz po prostu, co powinienem zrobić i wiem, jak można kontrolować głośność. Przejdę do pokoju obok. Idealnie. Zastanawiam się po prostu, jak dalej poprowadzić ten test, bo póki co zrzuty z 80 cm nie wykazały żadnych zniszczeń. Dlatego potrzebuję płytki, która będzie mogła zamortyzować upadek na płytki zwykłe, bo nie chcę tacie uszczerbić niczego w piwnicy, tylko chcę zachować wszystko w jak największym porządku. I miałem coś w głowie, co chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Wiecie, nie łapię vloga w czasie nagrywania zwykłego, dlatego że chcę być w pełni skupiony na materiale głównym, jaki ma powstać. Idealnie płytka się znalazła. Mam nadzieję, że trafię w nią tylko. O, widzę, że tam benchmark się zrobił, to mogę i zapisać screeny. Jestem na polu, to za kratami żyję. Więzią mnie. Jest szansa, że to będzie działać. Może na wykładzinie to może część zamortyzuje. Może nie zamortyzuje, bo to w sumie i tak jest twarde, wystarczająco. Co robisz? Płytki myję. A na co ci to wyglądało? Wiecie, dla was wszystko, żeby nie było lipy, żeby było jak najlepsza jakość i w ogóle. No, nawet soundtrack był grany na cztery ręce, ale dwie ręce gdzieś uciekły, więc nie pokażę. Mać. Ale ja się dopiero uczę. Dobrze. Czasami się zdarzy taka chwila w życiu, że trzeba zjeść. Bardzo dobre są takie bułki. Soundtrack, proszę się nie mylić. A po zjedzeniu...
Trzeba ruszyć dalej w bój i walczyć z materiałem, by był on jak najlepiej dopracowany. Trafię tak. No i dobrze było. Zbieramy manatki, zbieramy sprzęt, idziemy wykorzystać balkon Madzi, żeby podrzucać rzeczy. To czekaj, to ty weź płytkę jeszcze w takim razie. Madź, pytanie ma takie do ciebie. Mogę iść podrzucać rzeczy z balkonu od ciebie? Okej. Okay. Madzia mi pozwoliła, więc możemy iść rozkładać sprzęt i oświetlenie. Czekaj, żeby nic nie powypadało z rąk, bo to ma wypaść z balkonu. No tak wyglądają moje dni. Dobra, mogę? Zrzut z balkonu. Ty, nic się nie stało. A drugi? Zrzut z balkonu, dysk mały. Uuu. Podasz mi go? Za daleko. Za daleko mi rzucasz. Dobra, ty jeden. Dobra, rzut numer dwa. Dobra, nie zgubił się. To jest numer dwa. Ale by w aparat przywaliło. Dobra, sprawdźmy czy działa i lecimy wyżej. Nie wiem, dobra, to trzech razy sztuka. Dobra, to podaj mi jeden. Dobra. Jest test zrobiony już, to teraz drugi. Dobra. Oj, to było ciężkie. A daj, daj, powtórzmy już. Dobra. Stary, ten działa. Jeszcze go zobaczyła, by było przeskanować, czy są bad sektory, ale to jest rzecz na sam koniec. Dobra, teraz klikaj. Będę go trzymać. Możliwe, że coś... Trzeba wyłączyć, zastopować? Teraz, żeby móc czytać dane z tego dysku, albo żeby zrobić benchmarka, to muszę trzymać w ten sposób, bo cały czas gniazdo po prostu się rusza. Ale z tego, co widać, działa, więc dane by się zapewne udało odzyskać, tylko trzeba by było go rozkręcić i sprawdzić, co się po prostu ułamało lub odlutowało. I tak jestem w szoku, jak dużo te dyski były w stanie znieść. No wreszcie nie mam siły. No i się rozłączył. No cóż, jednak po bliższych oględzinach okazuje się, że coś poszło w środku nie tak. Zrobiliśmy taki mały punkcik, w który ja będę starał się celować dyskiem, bo będziemy go zrzucać tak z 15 metrów. Ostatni dysk twardy, dlatego że on przetrzymał najdłużej. Zobaczymy, co się stanie. Dysku, nie zawiedź mnie i nie traf mi w żadne okno, proszę. Dobra. Dobra, teraz jeszcze raz to nie zrobimy. No cóż, troszeczkę wysoko tutaj jest. Cały? To testujemy go jeszcze raz. Jest tylko troszeczkę porysowany z boku. Próba numer dwa. Ty, płytkę rozwaliliśmy. No, czy to jest dysk twardszy niż płytka? Ale ta płytka się ładnie wcisnęła. Szczerze powiem, że na samym początku wydawało mi się, że dysk HDD nie wytrzyma aż tak długo, jak wytrzymał, że to SSD będzie latać z czwartego, trzeciego piętra na dół i przetrzyma. Okazuje się, że ten jest w najlepszej kondycji, nic nie skrzypi, nic nie... No może trochę skrzypi, ale to ten sam interfejs, który spadł w samolot. Proszę, możecie zobaczyć 436x411. Ten dysk Adaty działa, benchmark się skończył, natomiast dostałem taką ciekawą wiadomość. Cześć Ziemniak, na początek chciałem powiedzieć, że oglądam Cię od niedawna i jestem stosunkowo młody. Piszę tą wiadomość, żeby wyrazić jakoś mój szacunek i sprawić, żebyś może poczuł się miło przez ułamek chwili. Twoje filmy przyciągnęły mnie przede wszystkim ukazywaniem codzienności, ale i codziennych problemów pierwszego świata, jeśli chodzi o kanał Ziemniak TV Grajdołek, ale również swoją osobą i postawą, jaką przedstawiasz jako Ziemniak, ciągle zajęty człowiek internetu. Główny kanał jest według mnie godny nagrody, prowadzisz go bardzo profesjonalnie i oby tak dalej, ale ja nie o tym. Chciałem wyrazić, że dzięki Tobie i Twoim filmom znacznie zmieniło się moje podejście do świata i pogląd na otoczenie. Nie wiem właściwie dlaczego, ale po prostu w swoich filmach przedstawiasz bardzo dobre wartości. Dla mnie jesteś przykładem i wielu ludzi mogłoby brać Cię za wzór w kilku dziedzinach. Nie zdziwiłbym się, jakbyś dostawał pełno tego typu wiadomości, ale zaryzykuję, dorzucę swoją. Właśnie zaczął się nowy rok, szkoła, obowiązki i inne męczące rzeczy, ale jednak ja mam energię, dzięki Tobie. Widząc, ile robisz rzeczy w ciągu dnia, czuję się po prostu niedowartościowany, kiedy jedyne, co zrobię danego dnia, to wizyta w szkole. Szkoła męczy. Tak jak mówiłem, naprawdę wiele się zmieniło. Na koniec tej wiadomości, spójnej albo nie, chciałem po prostu szczerze Ci podziękować za to, że tworzysz to, co tworzysz i że jesteś tym, kim jesteś. Mam wielką nadzieję, że kiedyś dam radę Cię spotkać, a tymczasem mogę podesłać jedną pracę, którą zrobiłem na moją ścianę inspiracji. Mam nadzieję, że się zrozumieć wszystko, że da się zrozumieć wszystko, co napisałem i oczywiście, że mój rysunek Ci się spodoba. Pozdrawiam i ślę pozytywną energię, Kacper. A kurczę, jaki ładny obrazek, Orhan. Dziękuję bardzo. Muszę przyznać, że jest mi niezwykle miło. Jakoś tak lubię dostawać takie wiadomości, ale teraz mnie Mateusz słucha, więc głupio bym się czuł, jakbym miał teraz odpowiadać, ale w sumie wiele osób w tym momencie mnie słucha, więc powiem tak od siebie, że ja nie chcę w żaden sposób być gloryfikowany, że o, Ziemniak, youtuber i w ogóle. Ja staram się
się przedstawiać takie zwykłe, codzienne życie i wcale ono aż takie nie jest, z jakiego byłbym mega zadowolony. No dobra, dzisiaj było dużo nagrywania, jeszcze siedzę nad tym materiałem, jeszcze mam dużo do zrobienia, a chciałbym to skończyć jutro. No i staram się, żeby żaden dzień nie był za bardzo zmarnowany. Na przykład dzisiaj odgoniłem ostatecznie Zoracha Magdarosa i mogę już robić questy wysokiego poziomu. Ale to była ta chwila odpoczynku na dzień dzisiejszy. I nie czuję się, żeby to był czas zmarnowany. A jeżeli chodzi o temat szkoły, to ja chociażby widzę po Madziące, jak ona każdego dnia jak wraca, kiedy ma rok szkolny, to ona jest totalnie wypruta. Chce się po prostu wychillować, spotkać się ze swoim chłopakiem, przegadać, nie wiadomo co jeszcze, bo grali dzisiaj na przykład na pianinie. No fajnie mi to wychodziło, zresztą słyszeliście, jak to było. Szkoła jest męcząca, o! To jest taki okres w życiu strasznie straszny. Ja powiem, że w pierwszej gimnazjum, bo ja to pamiętam czas gimnazjum jako dinozaur. Ja zawsze wracałem do domu, grałem od tej 13 coś, 14 coś do 16, kiedy rodzice wracali z pracy. Potem oni posiedzieli z 2-3 godziny, przyjeżdżali tutaj do domu na budowę i ja siedziałem do takiej drugiej, trzeciej. I tak wyglądał każdy mój dzień, a jak tylko w weekend była opcja, ej, jedziemy do domu, coś tam porobić, to ja mówiłem, nie, nie mogę, muszę grać i grałem. I ludzie mi wyzywali do cheaterów. Kiedyś byłem graczem, dzisiaj jestem graczem okazjonalnym. Cześć, witam, z tej strony Piotr. Widzę, że byłeś w Los Angeles, oglądam twój filmik, mam pytanie. Nic więcej nie napisał. Ponoć w okolicach Gryfina jest grajdołek, a ja znalazłem coś innego. Mianowicie jest staw grajdołek niedaleko Mysłowic, w sumie przy Katowicach. Albo to jest taka ładna wiadomość. Stary laptop żony znów śmiga i żona zadowolona. No. Akurat pies u ciebie stary zaszczekał, a ja dostałem zdjęcie psa z talerzem z pomarańczkami na głowie i pytanie, chcesz pomarańczkę? Polewanie rany alkoholem jest niedobre, bo komórki skóry są wyżerane, wypalane. To co zrobić, jak byłem w takiej sytuacji, miałem rozwaloną nogę, nie polać jej alkoholem, tylko nie mam pojęcia, ale dostałem wiadomość od członka kolneńskiej grupy pierwszej pomocy. Nie, tak serio się zastanawiam, to w sumie ciekawy temat, bo zawsze wszyscy mówili, ej, polej się alkoholem, będzie dobrze, czy... Ile jest jeszcze innych takich rzeczy, o których się myśli, że są dobre, a są nie do końca dobre? Ty wiesz, to czekaj, przyłożę słuchawkę do aparatu, no powiedz. Generalnie się zakłada, że jak komuś jakaś kończyna odpadnie albo się odetnie na przykład palec, każdy myśli, że włożenie kończyny do lodu jest dobre, żeby je zamarynować, nie wiem, ale to jest złe, bo wtedy obumierają tkanki danej kończyny odciętej na przykład palca. Wtedy nie można tej kończyny przyszyć. To nie trzeba w takim razie zrobić tak, że dać do schłodzonej wody zamiast lodowatej? Znaczy nie można dawać do lodu, z tego co wiem, to po prostu najlepiej jakby daną kończynę odciętą odizolować od brudu i zarazków i przetransportować najszybciej do szpitala, tak? Aby nikomu z nas się coś takiego nie stało, lecę czytać kolejne wiadomości. A dużo komentarzy było, żeby sobie kupić Octeincept, czy tam Octeincept. Muszę sobie coś takiego kupić, bo jak sobie coś rozwalam, to żeby mieć czym sobie to odkazić, ponieważ to jest dobre. Chciałbym ci bardzo podziękować za te vlogi. Mi się bardzo podobają. Są po prostu twoje, opowiadasz co robisz, jak robisz, bardzo miło mi się tego słucha, że nie robisz tego pod publiczkę, tylko po prostu robisz po swojemu. Miłe jest, jak pokazujesz siebie z rana, jak wstajesz i inne takie codzienne rzeczy, które robi każdy. To pokazuje, że youtuber też człowiek. Życzę ci powodzenia w dalszej działalności i mam nadzieję, że wszystko się ułoży i noga wyzdrowieje. No właśnie, dawno nie pokazywałem tam z moją nogą, ale już jest lepiej. Pokażę wam w blasku ekranu. Moja noga wygląda tak, to jest zaczerwienione, ale już mogę zrobić tak i zdążyłem sobie na czymś chyba od róży, przeciąłem sobie nogę, więc... Ale wiadomości typu, to mój numer telefonu, zadzwoń do niego, są troszeczkę przerażające. Słuchajcie, mam dwie bliźniacze paczki. Jedną z nich zamierzam otworzyć. Znaczy, ja domyślam się, co tam jest, ale wy możecie nie wiedzieć. Tak, w tej paczce zdecydowanie jest jedna klawiatura. Mam jeszcze jedną dużą paczkę. Słuchajcie, jutro, żeby was zachęcić do oglądnięcia vloga, zobaczymy co jest w drugiej paczce i pokażę wam w pełnej okazałości, co to za sprzęty są tam. Dzisiaj musiał wystarczyć wam tylko taki mały kawałeczek. I pora zakończyć dzisiejszy dzień. Podpisywałem trochę na fanpage'u, ale tak jak zawsze mówię, nie jestem w stanie odpisać na wszystkie wiadomości. Przepraszam, jak nie udało mi się, nie rozerwę się. No i to byłoby na tyle. Zbieram manatki, idę do góry, przespać się chwilę. Madzia jutro ma na późno do szkoły. Przynajmniej jak będzie szła, to mnie obudzi. I zamówiłem sobie catering dietetyczny znowu, dlatego że chcę znowu trochę diety, tylko na chwilę go wziąłem, bo i tak się niedługo stąd wyprowadzam. A chcę po prostu znowu troszeczkę takiej diety
równej sobie poogarniać i chcę zobaczyć, jak ona będzie wpływać na moje samopoczucie, jak będę w innym miejscu niż jak jestem u siebie. Jako taka ciekawostka dla samego siebie. No i muszę się spiąć bardziej ze wszystkimi materiałami, bo nie sądziłem, że to, co dzisiaj robiłem, będzie trwać aż tak długo, ale mam nadzieję, że z tego coś fajnego wyjdzie. Po prostu. Zawsze żyję z taką myślą. Kurczę, będzie to dobrze wyglądać. Pójdzie to w dobrą stronę. Uda się z tego wyrzeźbić coś fajnego. Jeszcze jest jedna rzecz. Wiecie co? Bo ja tam czasami zawsze mówiłem, żeby nie zacząć być takim ultra pozytywnym, bla bla bla. Przedyskutowaliśmy to i rzeczywiście nie, ziemniak, taki jaki jesteś, taki bądź. Ale zastanawiam się nad inną rzeczą, bo wiecie, zawsze to jest tak, dotarcie. Ja nawet nie patrzę, ile vlogi mają tak naprawdę wyświetleń, bo nie chcę się niczym sugerować, tylko chcę po prostu tworzyć. Dla mnie to jest takie czyste tworzenie i czyste dzielenie się cząstką siebie, a niekoniecznie robienie tego pod wyświetlenia, żeby nie wiadomo jakie było, tylko chcę, żeby było takie naturalne. I teraz, co jakbym na początku każdego vloga mówił, no i pamiętaj, zasubskrybuj kanał. Zacząłem się zastanawiać, to by mogło podboostować statystyki, bo rzeczywiście jak się ma takie call to action, czyli mówi się o czymś, ej zrób to, zrób tamto, na zasadzie, ej zobaczcie linka, który się znajduje w opisie. To jest takie, o w sumie sprawdzę, no oglądam to, to zobaczę, słucham, a zobaczę co, o czym on tam mówi, co tam jest w tym linku. Natomiast jakby link był tak po prostu, to znacznie mniej osób przechodzi i spogląda na to, co jest rzeczywiście w tym linku. No bo nie ma takiego punktu zaczepienia. Coś na zasadzie, spoglądasz na górę i mówisz, ładnie tak, ładny krajobraz, nie, ale jak powiesz, ładna ta góra, to już prędzej ktoś spojrzy na górę, a jak powiesz, zobacz, jaka piękna tam góra, no to prędzej ta osoba spojrzy, no to jest na takiej zasadzie, takie proste te. Ale z drugiej sobie strony myślę, że jakbym zaczął tak robić, to ta forma by się trochę zmieniła. To nie byłoby takie porozmawianie, pogadanie wspólne, tylko to już się zamienia w takie 10 tysięcy łapek w górę, to zrobię z łaski swojej nowy film. Tą pozytywną myślą to już koniec. Subskrypcja, film, łapka w górę, subskrypcja. Dwa razy subskrypcja. Z multikonta. Jeszcze taki dowcip na dobranoc zrobię, że skończył się ręcznik papierowy, to położę tutaj świeży, ale go nie założę.